nazywam się Tomasz Sztaba i jestem współzałożycielem marki Projekt 68. Słuchałem Twojej prezentacji wcześniej dla tutaj zebranych wszystkich. Bardzo mnie zainspirowała ta historia z dziadkiem. Powiedz nam kilka słów o swoim dziadku na początku. Mój dziadek generalnie wychował się w okolicach Kielc, natomiast później przeprowadził się do Srebrnej Góry, skąd ja też pochodzę. I dziadek był dyrektorem oddziału SPOŁ-em w Srebrnej Górze. I tam na zlecenie PSS SPOŁ-em w 1968 roku zaprojektował siatkowe krzesło, które było tak naprawdę klasykiem PRL-u. Każdy, kto żył w tych czasach, je pamięta, bo w każdym ogródku. I po jakimś czasie okazało się, że jeden ze znajomych chciał zacząć produkować to krzesło. Zaczął się zastanawiać w ogóle, kto je zaprojektował. Nikt tego nie wiedział. I jednej w Wielkanocy, jednych świąt wielkanocnych, moja siostra siedziała na kanapie u mojego dziadka i mój dziadek zapytał: Martyna, o co chodzi? No, mówi, no, że szuka takiego designera, ale nie wie, kto to jest i tak dalej. On mówi, no ty chyba sobie żartujesz. Ona mówi, że nie, że poważnie. On wyszedł do pokoju, wrócił z odręcznymi rysunkami, mówi, ja to zaprojektowałem. I okazało się, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że nasz dziadek zaprojektował jakby klasyk PRL-u. I co święta tak naprawdę opowiadał nam historię, tak jak tą, o której opowiadałem, o wyprostowaniu drutu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tych historii, babcia już ma totalnie dość. I stwierdziliśmy z moją dziewczyną, z którą razem założyliśmy markę, z Paulą Smagalską, że fajnie było przywrócić ten projekt, bo jednak w jakiś sposób jest ponadczasowy, pasuje do większości wnętrz, jest prosty w wykonaniu. A problemem było, w jaki sposób go wyprodukować. Ja jestem absolwentem filozofii i dziennikarstwa, więc jakby nie mam nic wspólnego z metalem. Natomiast osoba, która zaprojektowała maszyny do stworzenia krzesła, jest dziadkiem mojego kolegi z czasów szkolnych. Jest tak naprawdę trzy pokolenia połączone i teraz Paweł Głowacki właśnie wykonuje dla mnie krzesło w swoim parku technologicznym. I tak w ten sposób udało nam się wrócić krzesło po 50 latach do życia. Fantastyczna historia, to jest w ogóle perełka, bym powiedział. Taka dziennikarska też, prawda? Bo to jesteśmy w tym samym fachu, więc wiemy, o co chodzi. Fajnie się tego słucha, fajnie się o tym opowiada. No to powiedz teraz o tym, co jest dzisiaj. Jak to krzesło funkcjonuje? Jak ci się udało przywrócić je do życia? Jak ludzie to odbierają? Jak reagują na to, nie wiem, może właściciele jakichś nieruchomości, czy może jakichś lokali, czy może zwykli szarzy klienci, którzy coś zobaczyli w tym krześle? Generalnie to jest trochę tak, jak mówisz. Nie spodziewaliśmy się tego, ale to jest taka trochę perełka dziennikarska ta historia. Wysłaliśmy informację, notkę prasową do kilku gazet. Myśleliśmy, że może jedna, dwie osoby się odezwą. Okazało się, że odezwali się wszyscy. Wszyscy chcieli o nas napisać, co było mega super. I okazało się, że coraz więcej ludzi, właścicieli restauracji, właścicieli fajnych, minimalistycznych mieszkań, są mega zainteresowani tym projektem. I tak naprawdę nie spodziewaliśmy się tak pozytywnego odbioru, więc ludzie pytają się, zamawiają. Krzesło powędrowało teraz do Nowego Jorku, do Berlina, do różnych krajów. Natomiast wiemy też, że jakby przez cały czas na jeden produkt to jest trochę za mało, więc stwierdziliśmy, że podrasujemy trochę krzesło. Mianowicie sama konstrukcja się nie zmieniła, ale wykonaliśmy je w miedzi i w chromie. Przez to uzyskały takie muśnięcie szlachetności. I okazało się, że to jest kolejny w ogóle strzał w dziesiątkę, że ludzie właśnie tego potrzebują. Potrzebują takiej namiastki luksusu do swojego domu, do fajnych wnętrz, do restauracji, czy na wystawy, do biur architektonicznych. Tak samo odezwaliśmy się do architektów, myśląc, że może ktoś się zainteresuje takim krzesłem. Okazało się, że faktycznie po prostu jakby ludziom brakowało tego typu rzeczy. Razem z moim dobrym kolegą Piotrem Płoskim zaprojektowaliśmy w oparciu o to krzesło też hoker barowy, który, o to był już w ogóle dla mnie totalny hit, że nie ma ładnych hokerów barowych. Jeżeli już hoker jakiś barowy jest ultra drogi, a nasze hokery stoją na poziomie cen po prostu dobrego designerskiego krzesła, więc w jakiś sposób po prostu to się zadziało bardzo szybko. My tak naprawdę jesteśmy na rynku 3 miesiące. A już mamy część sprzedanych rzeczy, mamy kolejne zamówienia, bierzemy udział w festiwalach, w designach. Jakby przyszła zupełnie nowa energia do naszego życia. Ja mam 30 lat, a czuję się, jakbym z powrotem był na pierwszym roku studiów.
Powiedz mi, czy twoje krzesło widzisz w takich postindustrialnych wnętrzach, jak tutaj, gdzie jesteśmy, podczas tego festiwalu? Zresztą pewnie jak miałeś okazję zobaczyć trochę Łodzi, to tutaj dużo jest takiej architektury, prawda? Te fabryki odrestaurowane i tak dalej. To jest dużo ciekawych rzeczy w tych fabrykach dawnych. Są banki, są restauracje, jakieś miejsca kultury. Czy to jest miejsce, w którym twoje krzesło, twoje projekty się tutaj mieszczą? W ogóle super, że o tym wspomniałeś. Ja nie jestem z Łodzi, ale w Łodzi mieszkam od kilku lat i ja szczerze kocham Łódź, czuję się totalnie łodzianinem. I faktycznie Łódź najbardziej przyciągnęła mnie właśnie tymi postindustrialnymi wnętrzami, tą surowością niesamowitą. Nie jest takim miastem kolorowym jak każde inne. Estetyczne. Tak, jest w ogóle, ale w tym wszystkim jest naprawdę niesamowita. Nie jest jak zwykła pocztówka. I fakt faktem, krzesło jest dosyć surowe w swojej estetyce. I według mnie pasuje idealnie do tych wnętrz. Nie zakłóca tych wnętrz, nie kłóci się z nimi, nie przybiera, nie tłumi tego wnętrza w żaden sposób i nie wybija się ponad nie. Tylko się fajnie w nie komponuje i wygląda tak naprawdę, mówi przy sobie, tak jakby stąd było. Czyli jakby było takim elementem tej całej konstrukcji żelbetonowej, prawda, która podtrzymuje stropy i współgra z cegłą na przykład. A powiedz mi, gdzie można w Łodzi zobaczyć twoje produkcje, twoje projekty? Gdzie możemy tak dotknąć, zobaczyć, usiąść? Na pewno krzesło jest dostępne w Łódź Art Center przy Etymie Mieńskiego. Przez cały rok jest w biurze festiwalowym, jest w biurze Łódź Art Center. W kilku restauracjach wcześniej były obecne w Talibarii, natomiast w Warszawie można zobaczyć w kilku miejscach. W Łodzi mamy nadzieję znaleźć się w kilku showroomach. No, tak jak mówiłem, dopiero zaczynamy i trochę nas jakby przerosło przez zainteresowanie. Natomiast samo krzesło można nie tyle zawsze znaleźć w jakichś fajnych, współczesnych restauracjach, ale myślę, że gdy pójdziemy do naszych dziadków, to najprawdopodobniej gdzieś w jakiejś komórce to krzesło stare jeszcze gdzieś tam jest. Więc zawsze można zobaczyć, jak ono tak naprawdę wyglądało 50 lat temu, bo tyle czasu minęło od wykonania pierwszego projektu. Bardzo Ci dziękuję za te fantastyczne historie. Życzę powodzenia i udanych dalszych projektów, tak abyś tutaj tą Łódź wypełnił swoimi krzesłami i innymi meblami, które na pewno stworzysz. Wielkie dzięki. Dzięki.